Dzień dobry. W poprzednich odcinkach wykazałem, że ważenie i sprawdzanie podatności magnetycznej nie jest wystarczające do tego, żeby odseparować wszelkiego rodzaju podrabiane monety od monet autentycznych, złotych oczywiście. Dzisiaj postaram się pokazać kolejną metodę, metodę pomiaru ciężaru właściwego do analizy stopów metali. Ciężar jest to sposób, w jakim masa zachowuje się polu sił. Czyli ciężar to będzie sumą wszystkich sił, jakie działają na ciało w polu grawitacyjnym. Jeżeli wyznaczymy ciężar na jednostkę objętości, to uzyskujemy tak zwany ciężar właściwy i jest on charakterystyczną właściwością materii. Czyli ciężar będzie to siła grawitacji, oczywiście newtonowska siła grawitacji, minus siła wyporu, minus siła odśrodkowa, minus siła Coriolisa i wszystkie inne siły wypadkowe, które działają na obiekt posiadający masę. Ciężar właściwy jest właściwością materii. Do wyznaczenia ciężaru właściwego zwykle używa się wag hydrostatycznych. Są to takie wagi, które pozwalają na zważenie i jednoczesny pomiar objętości ważonego obiektu. W pierwszym etapie waży się obiekt w powietrzu, aby wyznaczyć jego masę. W drugim etapie waży się go w cieczy. Następnie, znając pozorną utratę masy tego obiektu, znając gęstość cieczy, można wyznaczyć objętość obiektu, sprawa Archimedesa. Teraz w tym doświadczeniu, które chciałem pokazać, użyję analizatora do stopów metali szlachetnych. Takie wagi analityczne można kupić na rynku. Takie analizatory są o tyle wygodne, że po odpowiednim ustawieniu od razu przeliczają ciężar właściwy, zmierzony ciężar właściwy na zawartość stopu w karatach. Przechodzimy do pomiarów. Na początek moneta złota, pomiar masy w powietrzu. Pomiar masy we wodzie. W czasie umieszczania monety w wodzie trzeba uważać, żeby na jej powierzchni nie było bąbelków powietrza. Czekamy, urządzenie przelicza. Złoto 24 karaty, zgodnie z oczekiwaniem. Falsyfikat monety. Ważenie w powietrzu. Ważenie we wodzie. Po przeliczeniu brak złota w stopie i pomiar ciężaru właściwego sztabki wolframowej. Ważenie w powietrzu. Ważenie w wodzie. Wynik. Złoto 23 karaty. Gdyby moneta złota była wykonana z wolframu złoconego i na monecie było napisane, że to jest czyste złoto, to
przy pomocy tego analizatora można by taką podróbkę wykryć. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli użyjemy kompozytu. Tak jak poprzednio, zasymulujemy sztabkę kompozytową, kładąc na wadze monetę oraz sztabkę wolframową. I ważenie we wodzie. Wynik ważenia złoto 24 karaty, ale na wyświetlaczu wyświetla się również zawartość procentowa złota i ona wynosi 98,9%. Oznacza to, że tą metodą można się zorientować, że moneta jest podrabiana, że moneta jest z wkładką wolframową w środku. Sprawdźmy teraz, co się stanie, jeżeli w takim kompozycie zmniejszymy zawartość procentową wolframu. Czyli zasymulujemy to w ten sposób, że na wadze ułożymy dwie monety złote i sztabkę wolframową. Wynik pomiaru to już jest 99,4% zawartości złota w takim kompozycie. Sprawdźmy, co się stanie, jak zasymulujemy kompozyt o jeszcze mniejszej zawartości wolframu w swoim składzie. Czyli to są trzy monety złote. Taki układ imituje nam złotą sztabkę o masie 100 gramów z kładką wolframową. Po przeliczeniu wynik również 99,4% złota. Czas wykonywania pomiarów, jeżeli uważnie się analizuje wyniki, można dojść do wniosku, że coś jest nie tak, ale jeżeli ktoś będzie nieuważny, to może się pomylić, jeżeli zawartość wolframu w takiej kompozytowej sztabce będzie poniżej 30%. Jak widać, przedstawiona metoda jest najlepszą metodą analityczną z tych, które pokazałem do tej pory. Niestety przy bardzo dużych sztabach złota z niewielką zawartością wolframu różnica pomiędzy gęstością złota a gęstością kompozytu może być poza zdolnością rozdzielczą wagi i wtedy waga pokaże, że wszystko jest ok. Jak się ustrzec przed takimi sytuacjami? Postaram się pokazać następnym razem.